I pierwsze pytanie. O, jest pan sztywny. Ale pytanie jest takie, ktoś wie, jak daleko jest, ile jeszcze zostało tego badziewia? Troll już na ciebie czeka, pielgrzymie. Największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowania w czarny poniedziałek. Śmierć 2 milionów ludzi. Czy goście po prostu sobie... Nic innego nas nie uratuje. Trochę prądu i od razu przytulnij. Boże, nie, jakie teksty. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Aha. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Jakie przekaźniki? Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i... Ja pierdolę. A co ze schodami? BHP nie istniało? Jakieś takie... Znów nie ma prądu. Prawo budowlane nie istniało? Stacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znów działamy po ciemku. Szlak by to... Wychodźcie stamtąd szybko. Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy. Zostawcie to i wychodźcie. Już! Ciamajdy. Leon! Leon! Kurwa. Muszę do nich iść. A, idźcie tam. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich, zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. Dowódca idzie sam, tak? To jakiś fajfus. Idziemy czy... Boże. Osłaniasz mnie? Gość stoi z pytań pier... Tędy, Aiden. Korytarz B. Powodzenia. Przyda mi się, co? Weź to. Tobie może się bardziej przydać. Linka w końcu? Co on mi dał, waszym zdaniem? Jakiś nowy item? Wspomagasz odporności mi dał? Po prostu taki syf? Pewnie testerzy nie mogli przejść, nie? To jest zaraz. Tak, ja nie rozumiem, teraz muszę iść tędy? Chyba tak. Dobra. Pewnie testerzy tutaj nie wdarali, dali im jakiś ten... Krzywo. Ja tutaj nie wyjdę. Moment. A nie, dobra. Ty, no umieranko. A, bo to znam myślenie. Nie chcę używać tego, ten Aiden, paskudny. Dał mi... Tylko mam tak, mam dwa? Nie, trzy jakieś te? 22 osobne. Czemu kondycja spa... Aha, Boże, tu wystarczyło wejście, jestem głupi. Dobra. Grzyby rosnące w kiblu. Mi się nie chce skradać. Pa, przetrącanie karku zombiaką. Boże, nie, przeniknąłem przez...
Tylko czy ja tu miałem wejść? O. Nie, sorry. Wlazłem, było fajne miejsce. Boże, sorry. Nie chcę się z nim gadać. Teraz muszę zejść? Ciekawe. Kurde, dobra, nie całe. Mam odblokowany ślizg. Nie wiem, czemu on nie działa. Moment, przepraszam, jeszcze raz. Jak się biegnie z shiftem, biegnę i wciskam. Moment. Nie używałem tego, jeszcze może coś spieprzyłem. Przytrzymaj C. Może przytrzymać faktycznie. Sraczunio. A dobra, trzeba przytrzymać. Że zawiśnąłem gdzieś, tam nie mogłem przejść. To jest irytujące. Okej, okay, teraz płynniu się. Bro, jestem w holu. Przyjąłem, nie czekaj na mnie. Gnoje mnie odcięły. Jest ich tu ze 20. Muszę się cofnąć do głównej sali. To są gnoje. Pomieszczenie gospodarcze. Rozdzielnia jest na dole. Że tutaj muszę szybko. Aaa, z takie widzisz. Czy przez drzwi? Pa. X, gumi, jagód, sok. Nie zgadzam, tu jest pewnie z wytrych, tak? Nie. Co gra miała na myśli? Może tędy? Ja tu niczego nie ma. Co? Jezu, że nie... Szukaj. Panie Ragdo. No, nie wiem tylko... jak tam wejść, tam jest jakiś obok. Może nie, bo stąd przyszliśmy tym dołem. To zobaczmy, które to drzwi. Że wejście pod kartonami, nie bez jaj. Pod kartonami. Taki irytujący level design z dupy. Tam jest, są drzwi z klamką. Przeważnie drzwi z klamką w tej grze oznaczają, że można je otworzyć, ale nie tym razem. O, J-Mag GTFO. Bo was użyję broni na was i się skończy. Przepraszam. No i co? I po co? Dobra. Ale tutaj stąd nie przyszliśmy? Wydaje mi się, stąd przyszedłem. To nie ma sensu. To był problem. Chyba jest, bo się też... Że gdzieś w suficie? No co level designerzy mieli na myśli?
ten podskok. Żeby kratkę rozwalić przy drzwiach. Aha! Czyli jednak to trzeba walnąć. Aha. Kto to napisał? Jakiś szyb pod balkonem. I po prawej za ladą. Nie no, widzicie jakie to jest kurde gówniane niestety. Tam nie można wejść, tam nie można wejść. Za ladą szyb. Ty, jest coś, ale jest kratka. Dobra, tutaj jest, okej. Okay. Teraz strata czasu niepotrzebna. Sorry. Wszystko tego znacznik jest tam. Czasami znaczniki cię. Boże, Jezu, muszę to otworzyć, bo nie mogę się wspinać, jak to tu jest. W środku skarpety level 10. Super. Ta klamka oczywiście dekoracyjna. Nie można użyć wrogowie w pobliżu. Co to w ogóle znaczy nie można użyć? Dobra. Jesteś Leon? Tak, mam napisane na nieśmiertelnie. Jezu, niejaki debil. Gdzie reszta oddziału? Dopadły nas. Pieprzone przemiejce. I tu kończy się moja historia. Ej, nie mów tak. Ktoś jeszcze przeżył? Znalazł się optymista. Chris. Tak, Chris, Leon, Boże, nie. Ktoś się przebił i poszedł tam. Ta awaria. To jego robota. Klucie na postaci. Włącz prąd. To jedyny sposób na uruchomienie wind. Terminale są w piwnicy łączącej obie. To miał być suchar, ale to jest proszę, obrażanie rezydentów. Weź ten list i daj go mojej żonie. Jest na statku. Sam jej dasz, Leon, spokojnie. Spokojnie, Leon. Sam jej go dasz. Czekaj tu. Znajdę Chrisa. Bro, wiem co się stało z prądem. Pracuję nad tym. Podłączę terminale i przywrócę prąd. Znalazłeś moich chłopaków? Tylko Leona. Możliwe, że jeszcze Chrisa. Reszta... niestety nie przeżyli. Przykro mi. Tak, mamy Leona w domu. Nie możemy stracić nikogo więcej. Są ostatni ludzie, którzy umieją posługiwać się pałami. Nadgorliwiec. O nie. Chris? Dobra. Chrisa już z nami nie ma. O Jezu. Hołd dla rezydenta, nie? Jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Szlak. Musisz sprawdzić bezpieczniki. A tu dajcie hołd dla rezydenta. Tak.
Joe, jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Szlak. Musisz sprawdzić bezpieczniki. No są bezpieczniki. No, bo was atakuje bronią, no. Ryż i trofeum z zombiaka niepospolitego, wow. Boże, jakie nudziarstwo. Tu zaczęło pewnie brakować tych 500 godzin. A. Carlito skończył grę w 15 godzin. Musimy ją przedłużyć. Szefie. Najgorsze miejsce jest ciasno. Oni tak strasznie pinballują tutaj. Dobra, muszę go zaatakować. Szkoda na nich broni, bo są jakieś ziłopy. Także z tyłu mnie teraz... Nie ma kontry na ten atak. Dobra. Crow? Chyba przywróciłem prąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni i zabieraj się stamtąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni. Oby się udało. Myślę, że to trzeba zrobić. Mam wrażenie, że robię coś niepotrzebnego, ale... Ro? Leon zniknął. Kurwa. Jakie to są palanty. Mam się wrócić, nie? Mam iść w dół, a? Ciekawe, oni reklamowali gdzieś w ogóle jakiekolwiek zagadki do tej gry? Były jakieś przed premierą, bo te zagadki są spoko. To jest najlepszy feature tej gry, ale tego na tym nigdy nie wspominali. A teraz mi ulubione BHP, pa. Weźmiemy kabel i będziemy płynęli z nim. Stowarzyszenie Elektryków Polskich atestowało tę grę.
Dotrze, tak, przed egzaminem zagraj w Dying Light od wrocławskiego studia Techland. Nie! To są emocje właśnie. Okej, zakładam, że tam były te drzwi, które trzeba otworzyć z tej strony i wtedy. Czy zombie się topią? Kto to zadał? Gibaranix, widzę, że poruszasz trudny temat myślenia w tej grze, nie wolno. Okej. Te zombie... Muzyka jest ładna, ale jest tak bez sensu. To jest jakiś zachodni muzyk. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to było tak, że po prostu wzięli, a on im dał jakiś z tego, z jakiegoś swojego banku utworów muzykę losową. Tak, tutaj nie przyjęli tego utworu do Settlersów 7. Tutaj nie wzięli tego do Mirror's Edge, a macie, Polacy. Skąd się biorą bąbelki powietrza przy każdym ruchu? A, trudne, tego nie wiem. To może być realistyczne. A to has, takie bąbelki. Może gość, może mam te tabletki musujące i po prostu one trzymam je w rękawiczkach, tak? Dobra, windy działają. Dobrze. O, cóż za przypadek. Dostałeś kiedyś medal w pielgrzymie? Jezu. Nigdy. Zrobię ci jakiś. Z ziemniaka. Jaki buc. Rozbijemy tu tymczasowy obóz. Do zobaczenia na 8 piętrze. Jezu, to jest jak ten, jak ta pasta o wchodzeniu na ten, na Kasprowy, tak? Zrobiliśmy obóz. Jak ci ludzie chodzą w góry. Na 8 piętrze rozbijemy obóz, żeby przygotować się kondycyjnie. Spróbujemy podejść bez tlenu, po prostu. To jest kurde budynek telewizji. To za postapokalipsa retardów. Nigdy nie weszliśmy przez 15 lat. Ciekawe, gdzie plot twist. Panie kierowniku, tu są schody. O nie. Boże, to jest taka bzdura. Goście muszą windami jechać. Po prostu... W dupach się poprzewracało od tej postapokalipsy. Tak? Sam. Dowódca. Wysłał dwóch najlepszych retardów. Ty chyba lubisz siedzieć w tych ciemnych strefach, co? Co ci tyle zajęło? Jest taki down. Następnym razem sam pójdziesz. Boże, jak tak można? Czułem, dokładnie, że przyłożenie tu to poroniony pomysł. Mam coś dla ciebie. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Wiem, że chciałeś pomóc chłopakom. Co to jest? Czujnik zbliżeniowy. GRE oznaczało co ważniejsze zasoby specjalnymi wskaźnikami. Może ci się przydać. Kiedy anteny będą działać, pozwoli ci wykryć ważne pojemniki i tym podobne. I tym podobne śmieci. Jeden wie, co zastaniemy na górze, kiedy tam dotrzemy. Ale nie będziesz sam. Pójdą z tobą moi ludzie. I porucznik Rowe we własnej osobie. Idziesz z nami? Mam dość bezczynnego słuchania, jak giną moi chłopcy. Przecież przyszedł z nami. No to chodźmy. Czekamy na Mata. Ma przynieść nadajnik. Będzie stąd nadzorował operację. Masz chwilę, żeby się zdrzemnąć albo pójść na stronę. Tylko błagam, z dala od obozu. Boże, nie. To jest poziom... W Techlandzie pracuje Tymon, nie? Który był redaktorem CD Action. To jest poziom, poziom odpowiedzi na ten... na listy widzów CD Action. Tak? Tak, masz czas, by się wysrać. Tylko... z dala od obozu. A tam pewnie było... Siedzieli pewnie w tej redakcji i było aha, ha, ha, dobre chłopaki, dobre, zostaje. Boże, żenada, wygrywasz grę, wykrywa inhibitory. Boże, jeszcze więcej inhibitory. Tak, wykrywacz FOMO. Clash, zgadzam się. Zwiększaj obszar działania wykrywacza, aktywując wieże radiowe. A, i wiemy, kolejne FOMO Gaming. Aiden, zostaje? Tak, nie co wam. Idź na stronę. Czy teraz, aha, bo zjechałem na dół. Teraz to super oddział specjalny. Płaczesz? Wal się. Nie płaczę. Po prostu będzie mi go brakowało. Wiesz co Leon by zrobił, gdyby cię teraz zobaczył? Teraz? Pewnie wygryzłby mi oczy. Co? A dobra, zrozumiałem teraz. Okej, okay, to było dobre. Okej. Okay. Mogę się przyłączyć? Pewnie, siadaj. Jakie masz przeczucia co do misji? Dobra. Sorry, to był akurat... Pa. Dotarliśmy motywacja. Już tak daleko, dobrniemy do końca. No, bo zginiemy po drodze, nie?
ty, co za tekst w ogóle, moment. Podchodzicie do jakiegoś gościa? O, fajne masz buty. Dzięki. Kupiłem je na bazar, to za bezcen. No nie, musiałeś. Teraz będzie o nich nawijał. Ta, oddał za nie swój nóż z SP. A kiedy Rowe się dowiedział, musiałem przez tydzień czyścić latryny, ale jak widać, było warto. Upatrzyłem sobie jeszcze kurtkę u tego samego handlarza, tylko chwilowo mnie nie stać. Ale na tej misji zarobię co nieco ekstra i będzie moja. Zamkniesz w końcu mordę? Co nas obchodzą twoje szmaty? Ale ty kurwa zazdrosny jesteś. Łazisz jak żul, a na mnie lecą najlepsze dupy. Twoja stara. O Jezu. Dobra. Patrz teraz. Jeszcze poszedł. To co zamierzacie robić po zakończeniu misji? O Jezu. Śpieszę się do Marsi, mojej żony. Lada dzień urodzi nam się dziecko. Czas. Co? Zatem się nie staraliśmy i wygląda na to, że w końcu zaskoczyło. Widzisz? Mówiłem, wystarczy, że raz ktoś przyjdzie i ci pomoże. Nie, dobra, okej. Lecimy. Rowe to niezły twardziel, co? No jasne. Znasz jego historię, prawda? Widziałeś, jakie ma wszędzie blizny. To po tym, jak wbiegł w płomienie w ciemnej strefie, żeby wyciągnąć szeregowego. Jest taki bzdury. Pewnie, bywa surowy, ale nie znajdziesz wielu ludzi, którzy mogą mu dorównać odwagą. Dokładnie. Jezu, co mi jeszcze powiecie, chłopcy? Co jeszcze powiecie mi, Oro? Kiedyś nieźle się pożarł z Matem. Ta, to było piekło. Oddział 101 dostał rozkaz przejęcia starego magazynu. Myśleli, że jest pusty i weszli do środka. Włączyli latarki i spojrzeli w górę. Sufit był jakiś dziwny, jakby pokryty szmatami. I nagle te szmaty na nich zeskoczyły. Okazało się, że to jakiś rodzaj gryzoni, zdolny włazić na ściany i sufity. Były ich setki. Boże, krzyki chłopców niosły się kilometrami. Kurwa. Co to masakra? Od dowództwa dostali rozkaz utrzymania pozycji. Nie posłuchali. Uciekli. Przynajmniej ci, którzy dali radę. Kiedy było po wszystkim, Jack skazał ich na śmierć. Za dezercję. Ale Rowe się przeciwstawił. Powiedział, że już samo posłanie ich tam było błędem. Myśleliśmy, że Jack rozstrzela go za niesubordynację. Tak było. Tak było. Kontrą na te szmaty będą tarcze. Uwaga. Dobra, pora się trochę zdrzemnąć. Jedna sprawa, panowie. Coś na poprawę morale. Wow! Porucznik wymiata. Ale pan jest super. Za naszych poległych braci. Wybory? Tak? Wybrałem dobrze. Za poległych. I piękne panie. Jest. Czemu ty dyskryminujesz swoją żonę? Trzymacie się, chłopcy? Pewnie, poruczniku. Bywało już gorzej, no nie? Pamiętacie przemieńce w Starym Porcie? To była rzeźnia. A jednak daliśmy sobie radę. Po tej akcji też będziemy mieli o czym opowiadać. Zgadza się? Ta jest. Ej, tak, masz rację, Rajanek. Czym by ich rozstrzelali, Boże? Jedna rzecz. Renegaci. Co z nimi? Są wszędzie. Rozłażą się po mieście jak karaluchy. Ale tutaj? Największa antena w mieście? Strategiczny punkt? I ani śladu renegatów. Oho. Ta, w ich działaniach trudno szukać losu. Scenarzyka szykuje racja. Twista. Najpierw ktoś włączył elektryczność. Nie wiadomo dlaczego. A kiedy przesłuchiwałem pojmanego renegata, bąknął coś o placówkach GRE, które próbują odnaleźć. Niewiele z tego zrozumiałem. Mówił o X-13 czy czymś podobnym. Niepokoi mnie, co mogą planować. X-13? Słyszałem już o tym miejscu. Serio? Co słyszałeś? Wiem, że Waltz też chce je odnaleźć. Tylko gdzie to może być? To pewnie jakiś kompleks GRE, o ile w ogóle istnieje. Tajny, dobrze ukryty. Ale kiedy uporamy się z tym skurwielem, może dowiemy się, co to jest i będziemy tam pierwsi. Ale na razie spróbuj się wyspać. Zarażeni wolą nas wypoczętych. Całkiem przyjemna nuta. Zagraj coś jeszcze.
Czy ten Dying Cyrk? Hej, śpiąca królewno! Aiden! Szef już się pojawił! Wyruszamy! Matt przyniósł nadajnik? Mam go w kieszeni. Srajnik. To jest tak bezsensownie wszystko zbudowane. Czy misja może byłaby nawet spoko, tylko po prostu to jest tak opisane. Mamy się tu wszyscy zmieścić? Trochę ciasno. Jezu, nie, teraz problemy, idziemy windą, tak? Aiden, na razie dobrze wam idzie. Staramy się, nie Row? Mam dobre wieści. Zdobyłem informacje o lekarce z GRE. Jezu. Kto to? Gdzie? O co w ogóle chodzi? Daj mi czas. Najpierw skończmy tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik. Row będzie ze mną na dole. Ja też idę. Row, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan? Nie wiem, co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść. Tylko kurwa wróć. Rozumiesz? Tak jest. Czemu nie zająć tego budynku? Działo, daj mi znać przez radio. Mieć wspaniały, wielki budynek z... Dobra, do roboty. Idźcie już. Przenieść tu bazy. Oni żyją w jakichś kurde slumsach. Okej, okay, statek ma sens, jeszcze taktyczny, ale to nie wiadomo, z czym oni walczą w ogóle. Będzie jakiś skrypt z gatunku No Russian. Wszyscy zginą, tak? Czekam na dowcip teraz, uwaga niestety. Ej, chcecie może dowcip? Nie, wiesz. Jezu, skąd... Tylko nie to. Jezu, nie, dobra. Nie oglądałem tego. To jest tak przewidywalne. Spokojnie, panowie. O! Wielbowski, kurwa. Przepraszam, zamykam się. To było spoko akurat, ale... No. Fałszujesz, idioto. To szło tak. Jest dobra. Tato nie. Kiedy myślisz, że nie jest źle, jednak jest źle. Dowódco, co tam się dzieje? Utknęliśmy. Prąd jest niestabilny. Co to znaczy? Sinusoida źle idzie? Dobra chłopcy, naprawa trochę potrwa. Nie czekajcie. Idźcie piechotą. Które to piętro? Czy jednak można iść piechotą? 30. Czyli do szczytu jeszcze 50. Chłopcy, słyszeliście dowódcę. Otwieramy i z buta. Wierzbowski, na zwiad. Remit jest to, że oni chcą jechać tą windą nieserwisowaną. Nie rozmawiamy nawet o tym. Jezu, jaki zwiad przed metr. Boże, nie. Komandosi, Boże, pa. Goście z pałami. Goście z porcami ich pokonają. No jakieś działo stoi, nie? Uważaj, Wierzbowski. Czysto. Boże, jakie ciamajdy po prostu, nie? Czy było tak oczywiste? Jak oni się nie zabili do tej pory? Te 15 lat to co ich mama? O Boże. Kamery. Wierzbowski! Kurwa. Nie potrafię wchodzić na skrzynię. Zabij zarażonego. Co to znaczy w ogóle? Moment. Nawet nie są w stanie mnie zabić.
Zabij zarażonego. Chyba zabij... Nie zabij, zabij zarażonych, tak? Gra chce, żeby inhibitory wykorzystać. Pójdziemy może w zdrowie. No tak. Papierosy, no. Mam nadzieję, że źle przetłumaczyli z polskiego, czy trzeba zabić zarażonych po prostu. A potem poszukamy tych frajerców. Żeby walnąć kogoś z kopa w powietrze, nie wiem jak. Tak? To muszę po prostu przetrwać, nie? Wierzbowski. Najlepszy zwiadowca w klasie specjalnej. Co my bez niego zrobimy? Jezu, co jest? A plują, moment, przepraszam. You had one job, Wierzbowski. Poszukać ocalałych. Gdzieś tu ktoś będzie pewnie żył. Tak? Row będzie żył, gdzie opowiada jakieś głupoty. To jest kurde studio, gdzie ten Conrado Moreno pewnie wjechał na skuterze. O kurwa. Puszka. A to pikanie? Wiem, że to się jest, to jest pikanie, bo jeszcze, że to jakieś FOMO jest, ale dobra. Wróćmy, sorry. Aha. Tak, jesteście cali. O nie. Kto to może być? Słuchaj, poza tym to śledztwo robimy. Szlak bytu. Ty, tam jakaś podpowiedź, coś tam przerywa takich wrogów. Jack, słyszysz mnie? Zostaliśmy zaatakowani. Nie. Tylko ja przeżyłem. Jedną windą. Nie, Arrow? Nie wiem. Nie widzę go. Aiden. Row miał nadajnik. Znajdź go. Boże, jakie ciamajdy. Ciamajdy. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. Czyli jeszcze raz. Uwaga, uwaga. My mieliśmy iść 50 pięter, ale pomoc nie może przyjść 30 pięter. Ale pomoc nie może przyjść 30 pięter, bo windy nie działają. Tak? Dobra, szczerze nie wiem, czy nie jest chyba tam, tak? Bym musiał przeskoczyć tam pewnie. To jest niestety trudna zagadka z gatunku. Po co komu zmęczona? Tak. Zmęczona pomoc jest zła. Dobra. Zakładam, że trzeba będzie gdzieś wbić tutaj. Kurde, gra niby każe tu, ale...
Ja mam przecież gdzieś tam. Nie wiem skąd go słyszałem, to jest najgorsze. Te drzwi z dyktą w korytarzu jest nowy. Moment. Moment. Niestety. Gra... Ty, czekaj. Czekaj, że skrzynka, moment, sorry, zaraz. Żyjesz! Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa niedoczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja. Nadajnik. Matt mówił, że go masz. Zabrali mi, wypadł mi. Mam. A nie, dobra. Tylko go nie zgub. Pamiętaj. Aiden, lepiej nie czekaj na ten medal z ziemniaka, który ci obiecałem. Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie. Boże, nie chłopaki. Daj spokój. Weź. Nasze nieśmiertelniki. Zadbaj o pamięć o chłopcach. Jak któregoś znajdziesz, weź nieśmiertelnik. Spokojnie, pomoc zaraz. Zasłużyli na to. Pomoc kliknęła na 80 piętro, a mam być na 30, więc muszę teraz czekać. Jezu. Popatrzył w lewo. Druga śmierć ważnej postaci, którą mam kompletnie gdzieś. Czy ważnej w głowie scenarzysty. Lawan? Czemu Lawan? Lawan, mam kłopoty. Wszyscy specy zginęli. Ojej. Odczekałam cię. Ja, ale Jezu Boże, nie. Przysięgam, że tam pójdę na to, żeby ożywić swoje kłopoty i sama cię rozszarpię. Daruj sobie wypłatę. Po prostu zleć już samo. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Niech będzie. Zaczekam. Jezu, jakie to jest fajfusostwo paskudne to wszystko. Co za ludzie po prostu, nie? Haha, ostrzegałem cię! A kurwa, nic z tego. Utknąłem tu, Lawan. Pomogłabyś! Jezu, szybko! Lawan, halo, pomóż! Boże, co ty w ogóle... Przetrwaj, dopóki Lawan... Tak się składa, że było tutaj miejsce, gdzie... Lawan? Lawan! Masz tam Franka? Jestem też... Frankowicze. Lawan! Nie zostawiaj mnie! Tak miało być chyba. Dobra, tak, dobra, to się czuję, coś nie mogę mi... Jezus, twist fabularny. Czułem, że coś... Nie dało się ich rzucać. Więc to oznaczało, że skrypty szaleją. Guacamole. Ile będzie trofeów? Co ty zaraz skrypt nas przyniesie tam 5 pięter wyżej? A może nie? Aiden, jestem z Frankiem. Czy raczej z jego cieniem? A co z tą pomocą na dole? Na 30 piętrze, zarażeni, wybuchali. Kurwa, mówiłem ci. Frank, czekaj, a ty dokąd? Już po nim, Lawan. Przykro mi. To tam straciłem moich ludzi. Jezu, tam się, tacie się PTSD włączyło. On żyje, jest tam i potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuje trumny, to mu wystarczy. Frank, ty śmierdzący zabity żulu.
ci zadania. No, nawet trafek na mnie dali. Hayden, powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy. Piętro czy dwa nad tobą. Aha. Jest tak źle zbudowane. Rozumiesz, to była jakaś tajemnica, która zabiła kiedyś ten... jak to się nazywa? Oddział, tak? I tak dalej. Od tej pory boją się wchodzić, ale to jest tak napisane cyrkowo. Moment, teraz tak, scenarzysta. Jezu, sorry, odruchowo. Co? To jest... A Jezu Boże, nie! Nie, oj, to jest najważniejszy sprzęt, że to z Linka. Tam został nasz sprzęt. Tak? To jest ten? Sprzęt nocnych biegaczy, legendarny. Na piętrze. Boże, nie, jakie ciamajdy. Jedna, jedyna Linka. Artefakt. Frank, chyba znalazłem. Co to jest? To hak. Wyrzutnia liny. A wyrzutnia co? Gdzie? Ułatwi ci wspinaczkę. Wyceluj w coś, o co może zaczepić hak. I strzel. Użyj go, żeby dostać się na taras. Daj mi znać, jak już tam będziesz. Okej. Okay. Jest hak, ale gdzie wyrzutnia? Hak. Użyj haka. Okej. Okay. Otrzymujesz hak. To jest samo hak, który możesz zaczepiać o elementy otoczenia. Hak można zaczepić o dowolny obiekt, na którym świetli się ikona haka. Najlepsze trasy zaczyna się, okej. Wyposaż się w hak w zakładce wichajstrów. Czyli nie można naraz łukiem ich ten, okej. Uwaga. Wciśnij i... Jezu, dobra. Teraz pierwszy raz w menu. Czego nie używam? W sumie wszystkiego nie używam, więc... czemu nie? Aha, sorry. Technologia bogów. Ale gameplayowo fajne, tylko po prostu jak to sprzedaj. Boże, po prostu. Najgorsze ja tutaj wszedł bez tych umiejętności, a to się... Chyba idzie mi całkiem nieźle. A co w tym trudnego? Prosty sprzęt, a może cię uratować. To gdzie teraz? Tam, gdzie miałeś iść, na górę. Musisz dotrzeć piętro wyżej. Stamtąd udasz się do bocznego skrzydła. Bocznego skrzydła? W głównym jest pełno zarażonych. Idź. Masz do pokonania kilka pięter. Fajne, fajne. Dobra, zróbmy to i... To jest marzenie. Tak, gdzie scenarzysta? Aha, dobra, tak po prostu tam, tak? Chyba żadnej zaczepki nie ma. Moje parkour jest mocne, no więc... Najgorsze, że nie można się podciągać na linię, to by nam ułatwiło od razu mnóstwo rzeczy, ale niestety widzę, że odkryli, że to by pewnie ułatwiło za bardzo grę, więc dlatego... Że na żadnej... linie w grze. Nie można się podciągać. O nie. Dlaczego to zrobiliście? Aha, bo żeby iść windą. To było fajne, gdyby winda miała szyb.
ty. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Please, are you? Nie. Oszaleję przez te FOMO. Czy jestem koneserem kina Jackass? Nie, Jackassów nie lubiłem. Jezu. Okej, okay, Nash nade mną. Oszaleję przez to pikanie. Mamy to. Zdrówko. Ta. Może polski Spider-Man. Mechaniki są bardzo fajne. Ale po prostu ta fabuła to jest... Jestem na tarasie. Świetnie. Widzisz moją kantynę? Co to za tekst? Widzę. Wydaje się całkiem mało. Dobrze. To teraz otwórz paralotnie, schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Co? Pora zakończyć to szaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki możesz. Frank, muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie poślę cię na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Chyba. Mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank! Koniec gadania. Dobra. O, to już niestety Frank jest zatkany do końca gry. To ja. Aha. Nie zostawię cię samego. Odpuść sobie. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Nie, Lawan? Co? Jak? Lawan? Strawan? Boże. Oj, wieje. Czas otworzyć teraz tą. Czy wziąć. Zaraz mam ten wybraną. Tak. A, to potem nie można. Czy można się wspinać? Nie. Czy przejść tam po prostu i tyle. Tak, dobra, chcę przejść tutaj. Tylko moment, żeby trudne wylosowało. Po co Lała nic potrzebna? Scenarzysta miał powstać do wykorzystania. Mieli z aktorką, która podkłada głos kontrakt i... Aiden, to Jack. Przywróciliśmy prąd w większej części budynku, ale windy nadal nie działają. Ojej. Biedactwa. Ty, basen to... głęboki. Czemu taki głęboki? Okej, muzyka z SimCity. No, jaką szafkę kupujemy dla Simsów? Oho! Miałem pochwalić, że fajna fizyka, ale widzę... Chyba się przeniknęło. Znaczy nie potrzebuję tutaj przekombinowałem z tym skokiem, no i tyle. Gdyby się dało tylko podciągać na linię, gdyby ci ludzie z tej gry opanowali taką trudną sztukę. To byłoby dużo łatwiej, no ale...
Mniejsza z tym, ale ten, aha, teraz tak. Zakładam, że to jest to, musimy teraz iść tędy. Jeju! Co ja bym wziął? Lądowanko? Lądowanko, żeby już nie ginąć. I potem gumisia od tego. Pa, czekaj. A? I tak się właśnie... Tylko tak, jak oni jak już mnie widzą, to rozumiem, że ta umiejętność nie działa. Jezu, i te ciamajdy nie mogły pokonać zwykłych wybuchających zombiaków. Chyba takie były w oryginale w ogóle, nie? Ale kto by tam pamiętał, co 15 lat temu w świecie gry było? Radzisz sobie, Aiden? Skaczę, zwisam, wspinam się, robię co mogę. Jest. Działasz, słusz tej sprawie. Komunikacja jest najważniejsza. Thanks, grucha. W ogóle co on powiedział? Zadzwonił? Działasz, komunikacja ważna, spoko. A windy nie są... Biegam, skaczę, latam, pływam. To byłoby lepsze, to byłoby nawiązanie. Teraz tak, boję się, że jak po tym wejdę, postać się ześliźnie, więc... Budynek zbudowany jest w 59. Xentofon. To jest z 59? Kurde. Ale zagadki te parkurkowe są słodziutkie, no. To jest bardzo fajny gameplay. Ty jebany gnoj. Jezu. Ale prawdziwa walka toczy się w tle. Nie prosiłem jej, że spróbuję z nią pogadać. Zapomnij, wyłączyła radio. Powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa, na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj, i tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Gdzie? Na szczyt? To ty, sukinsyn. To udać. A jednak dałeś radę. Jesteś zwycięzcą. O. Będzie baba ex machina. Na stole będzie jakiś, na górze będzie jakiś giga zombiak. I już mamy przegrywać, w tym Lawan przyjdzie. Jestem prawdziwą nocną biegaczką. Tere, jestem kimś. Przyjedzie windą w ogóle. Albo nie, Lawan wbiegnie... Jaki był cel tamtej twojej misji? Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju i jedności. Łączyć ludzi. Dawać im nadzieję. Puszczać komę non-stop. Możesz mnie nazwać beznadziejnym romantykiem. Mów co chcesz. Radio Lista Wszechczasów cały rok. To jest na zwiastunów. To, o tym zawsze marzyłem. O dziwo się udało. Myślałem, że trochę zlamię, ale... To technicznie co to są? Jakieś systemy... Kurde, jakieś nadajniki? Jakieś Wi-Fi zewnętrzne? Bo to, a grafik to wymodelował... Dobra, myślałem go, bałem się, że przeżyję, nie chciałem się chodzić dwa razy.
Access pointy do Wi-Fi, no właśnie. A misja fajowa, no. W sensie gameplayowym. Ej, co to poszło nie tak? Moment. Wyjdziemy sobie tędy. Chyba trzeba będzie powiedzieć po ścianie trochę. Ta. Huang, ty masz nek wysokości? To jest gra! To jest wszystko model, pa! Możemy stąd się zobaczyć te piękne dzielnice. Czekaj, czy jest to odkrycie Tadeusza, ten piękny wodospad, stąd będzie widać? Jezu, może będzie widać ten wodospad. Ty, Sowa Tower, to jest coś z tego? Czy to jest coś z Breslau? Przepraszam, bo jestem zupełnie... Ja tylko wiem, że tam wszyscy hejtowali ten wieżowiec taki najwyższy chyba. Że dostaję skurcze jak spadam, a to postać spada, nie lubisz jej tak chyba, chyba że lubisz tą postać, to postaram się, żeby się nic nie stało, no. Nikt, ojej, już... Kiedy nie czułeś FOMO przez 15 minut, nie, co ja gadam, przez parę minut. Czy to jest sprytna mechanika teraz, gdzie będę musiał biec po pochylni? Momencik. Kiedy boję się, że robię coś, czego... Zakładam, że tak miało być. Tak, kraterownia właśnie. Przyjechałem do Wrocławia kiedyś niewinny. Po zbudowaniu tego wieżowca niedawno. I oczywiście taksówkarz Janusz pierwsze co mówi, co pan tam widzi? Aha, chuja pan widzi, rozumie pan? Chuja pan patrzy i mi tłumaczy, tu jest prącie, tu są jaja. Boże, to była taka żenada. Tak, to jest ulubiony dowcip wszystkich Wrocławian, nie? Tak? Nie mówcie, że tak nie jest. Dobra, zobaczmy jak to działa. Tak, nigdy więcej już. Był strasznie dumny z tego dowcipu. Pewnie potem go wzięli na scenarzyst, tak? A tym taksówkarzem był scenarzysta Dying Light. Hej. Aiden, słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Dobra, co to jest antena sektorowa? Tak całkiem szczerze. W Rzeszowie mówi Drakos, mam odpowiednik. Nie no, ja wiem, tak. Znamy ten pomniczek, bardzo ładny. Rozpad. Kurde, gdzie te były te wodogrzmoty Techlandu? W sumie piękna, górska kraina? Tak, babią górę widać.
Ta rzeźba, ochaj. Ten wodospad jest w prologu tylko. A, dziękuję. Okej, okay, myślałem, że... Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Twist to byłby, jakby jakieś latające zombie. To było w metrze lepiej zrobione, kurde. Udało się. Świetnie. Posłuchaj. Tak sobie pomyślałem. Radionowa nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii, do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz. A nie lubię, chyba mam go gdzieś, kurde. Siostrę też mam gdzieś. Tak nie ma znaczenia pewnie. Franek alkoholik, tam nie dążę się identyfikować z nim. Pa. Frank. Trójkę. Jakiej muzyki lubisz? O nie! Taka, uwaga. Co? Ciekawi mnie, jaką uwaga. Muzykę to warto, warto było. Radio. Nie mów mi, że miałeś zamiar cały czas tylko nawijać. Jeśli tak, to zmieniam zdanie. Ty, suki synu, nie wierzę. Dziękuję, Aiden. Nie odpowiedział. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie masz pojęcia. Sam wybierz muzykę. Co tylko chcesz. Uwaga. Aiden, ach, nie dali. Nie wykrywamy sygnału nadajnika. Obywatele bardziej potrzebują tej anteny. Co? Aiden? Co ty zrobiłeś? Niedługo się dowiesz, o ile Frank podoła zadaniu. Ed Sheeran, tak. Oddałeś antenę w łapy tego zdurniałego pijaka? Nie wierzę. Odzyskam ją. Przysięgam. Pierwsze polecił whisky. Uwaga. Powodzenia. Aiden, myślałem, że dobrze się dogadujemy. Wybacz, Jack. Tak zdecydowałem. Nie myślałem nad tym, tak szczerze mówiąc. Jest takie, miałem problemy. Jakiś głupi nadajnik. O zasięgu miasta. O Jezu, nie. Drewno tam się teraz wprowadzi, tak? Zaraz. Pięknego dnia, Philedon. Frank wrócił. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Koce, jedzenie i woda pitna... Dobra, skąd oni mają działające? Dobra, nie. Jest taki... Nie, dobra. Proszę. Udało się. A ty co? Hej, miło cię widzieć. Jezu, nie. Boże, scenariusz. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? No ładnie wierzę. Martwiłaś się o mnie. O, zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi go. Potrzebuję nowej pary. Nie, panie Travolto, nie. Przepraszam, panie Tarantino. O Jezu. Nie wyglądają na zniszczone. Nie uważasz, że mamy teraz ważniejsze sprawy? Gdybym przejmowała się ich wyglądem, dawno bym je wyjebała. Wybrałam trudniejszą trasę, żeby szybciej do ciebie dojść. Co za bełkot. Zwiało mnie na połamany transparent. Było tam pełno jakichś cholernych odłamków. To były moje ostatnie dobre buty, tylko... Co to są za problemy w ogóle? W świecie. Bez nich ja... Słuchaj. Chodź, idziemy. To jest jakiś... Chcesz kupić nowe tenisówki, teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Chcesz kupić? Loan, chyba... To jest jakiś cejrowski origin story. Ej, a kabelki, Jezu, tam był na... Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Jezu, jak oni latają. Idziemy? Jak się nazywała ta laska, co latała na tym, na parasolu? Boże, był taki stary film. Matko. Czekaj, Mary Poppins. Tak, dziękuję, do Kisu. Miejsca, tak, Boże. W którym mogą być moje rzeczy.
Myślałem, że są w rybim oku. W rybiej dupie, przepraszam. Nie tam, zamknij się i chodź za mną. O Jezu, walka 3000, parkour parę tysięcy, wypaśniak. Niestety nie wziąłem tego całego, tam, no, znaczy będzie wrócić jeszcze, tak? Czy jestem w miejscu, które chociaż jest odfajkowane jako domek? Tak. I rozumiem, że po prostu te nadajniki mi pokazują, gdzie są inhibitory, tak? Próbuję zrozumieć jeszcze, czy niepotrzebnie ich szukałem. Tak, dobra, jak debil. Gra mi po prostu pokazuje inhibitory. O Boże. Nie, nie, mówię, Alex jeszcze zostanie goty po tym, co tu zobaczyliśmy. Czyli teraz jest tak, czy to jest końcówka tej misji? Musimy ją zrobić, czy... But. Lawan zażądała, żebym pomógł jej znaleźć nową parę butów. Była na mnie wściekła, bo zniszczyła sobie podeszwy w swojej poprzedniej parze. Kto to pisał? Jezu, to jest... To jest... To jest Boże. Czy to jest coś w stylu, nie wiem... Tak? Powiedziała, że pójdziemy do mnie spać, ale mi się nie chciało spać, więc odmówiłem. Nie wiem, Boże, to jest... To jest... Halo Frank, Lawan mówi, że idziemy spać, ale ja jestem wypoczęty. Frank. Dobra, jeszcze tylko gdzieś tu zahaczymy jakieś dziadostwo. Tu jest co? Coś tu, to chyba też jest inhibitor, tak, rzut wojskowy. Podążaj za Lawan. Ja chcę zrobić zrzut tak naprawdę, tylko muszę teraz, orientacja w terenie 3D. Okej, najbliższy, czyli wysoki budynek, czyli nie ten, to musi być to. Jak tam? Frank cieszy się, że ma kontrolę nad wieżą? Nie miałam jeszcze okazji z nim pogadać. Oby było warto. Te prądy powietrzne piękne. Straciłeś szansę na znalezienie mi? Tak. Nie martw się. Aha. Coś wymyślimy. A teraz odzyskajmy moje buty. Odzyskajmy? Ukradli ci je? Jezu. Lawan, skoro wiedziałaś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłam? O Jezu Chryst. Top retar. O Jezu. Tak, jesteś lamusem, Aiden. A morfina. Tak, bohater jest głupszy od inhibitorów. Znaczy nie, on w skali tego świata jest... Nie, jest straszny. Straszny, ale przynajmniej ma poszło mu w buty, tak? I to jest duża przewaga w tym świecie. W świecie, kurde, bez butów osoba z Adidasami byłaby królem, nie? To jest coś z tych myśli. Czyli za pomocą... Jezu, Termos 2. To jest jakieś nawiązanie? Kocioł termalny jakiś. Spoko, ale nie mogę się wznosić. Myślałem, że sobie wrócę na ten cały giga wieżowiec i tam zrobię...
Może kłas chwali fabułę. Proszę mnie prowokować, wiem, że nie mógł chwalić tej fabuły. Czekaj, komu dałem radio i wieże ciśnienia? Nie pamiętam, radio dałem alkoholikowi, żeby grał whisky, ale puszczę jakieś hipsterskie nudzenie. Jakieś indie rocka, kurczę. Jakieś brodkopodobne dziwadło. Chyba mu odbiorę. Tak, mogę jeszcze raz... Pomyśl tak, że tak... Ja bym się teraz nazwał krajową osobą radiofonii i telewizji. Bym wybierał, kto dostaje pasmo, tak? Na przykład do północy nadaje to Arte Wojsko, albo do 20, a od 20... Ty stoi w miejscu? Ty zaraz, co jest? A od 20 nadaje... Ty faktycznie stoi w miejscu, dziękuję za informację. Tak, koncesje byśmy przyznawali. Tak to działa. Tak, a potem wieczorem tylko polska muzyka z Frankiem. I to jest super. Kurde. I tak to powinno działać. Prądy strumieniowe. Gdzie jest? Dobra. Czekaj, we Francji 70% muzyki ma być francuskiej? Serio? Tam są gorsze twory niż Krajowa Radia... O! O, to był tylko sen. I po co ja nawoziłem ten czosnek? Wszystko mi wygniło w pizdu. Kogo to kuwa obchodzi? Zatem cię nie rozumiem. Rozchmurz się. Wyglądasz jak śmierć. Co za rasizm? Techland chce zostać skancelowanym po prostu. O Boże. Tak. Dobra, tu zrobimy cięcie, to jest zbyt duże.